Po prawie dwóch dniach bez matki, Luna zaczyna się przyzwyczajać do życia w żłobku. Nie jadła od odejścia Star, ale szczenięta u chatki grzywiastej są przystosowane do dłuższych okresów postu. Poza tym ma tu liczne rozrywki. Zaczęła nawet wprawiać się w polowaniu. Na razie na wodorosty. Nagle coś przyciąga jej uwagę. Brzmi znajomo. Ten głos Luna rozpoznałaby wszędzie. Star wraca z polowania. Luna nie posiada się ze szczęścia. Na początku sierpnia Luna jest w świetnej formie. Ma 8 tygodni i opanowała nową sprawność. Pływanie. Dni upływają jej na poznawaniu podwodnego świata. Do tego została stworzona. Na razie zanurza się płytko i na krótko. Ale pewnego dnia zejdzie na głębokość ponad 380 metrów. To tyle, ile ma Empire State Building. Duże oczy pozwalają Lunie świetnie widzieć pod wodą. Sprawności łowieckich mała nie zdążyła jeszcze opanować. Na razie to tylko plac zabaw. Ale nawet tak blisko brzegu szczeniętom może grozić niebezpieczeństwo. Orki. Całe stado. Ich młode też są wygłodniałe. Orki wiedzą, że o tej porze roku znajdą tu łatwy łup. Luna jest nieświadoma zagrożenia. Drapieżniki działają jako grupa. Zaczynają krążyć. Nie starają się ukryć swojej obecności. W mateczniku wybucha panika. Luna wyczuwa, że coś jest nie w porządku. Musi wrócić na skały. Tam będzie bezpieczna.
Ale orki muszą nakarmić młode. Nie ustąpią. Widzą tylko dorosłe uchadki. Wypatrują maruderów. Orki przechodzą w tryb skradania. Schodzą pod wodę i przestają się komunikować. Muszą wziąć uchadkę z zaskoczenia. Star i inne matki wracają tymczasem z łowów. Orki zdobyły łup. Tymczasem w mateczniku Luna woła matkę. Odpowiedzi brak. Mała jest sama i przerażona. Nagle słyszy ten głos. Brzmi znajomo. Star jest cała. Jedno ze szczeniąt miało jednak pecha. Jego matka już tu nie wróci.